W zasadzie materacy słomiano-wapiennych nie wymieniamy nigdy. 40-50 bel na rocznie zużywamy na te materace, czyli bardzo małą ilość słomy. Od wielu, wielu lat nasz poziom komórek somatycznych to jest średnia 130-150. I nic z tym nie robimy. Może to wynika z tego, może z tego, że jesteśmy po prostu dobrzy. Jak to ktoś powiedział, ciężkie czasy, ale żona jest młoda. Także nie można narzekać. Oby to jeszcze ktoś przejął i pociągnął dalej te sanki. W naszym gospodarstwie staraliśmy się, żeby krowy miały wygodnie, dlatego zdecydowaliśmy się na maturacje słomiano-wapienne. Jest to bardzo dobry sposób, jeden z trzech dobrych sposobów na leżenie dla krów, między separatem, piaskiem i maturacem. Z tym, że każdy z tych sposobów ma swoje wady. Wadą maturacji słomiano-wapiennych jest to, że trzeba je zrobić. Reszta są same zalety. Po prostu jest jakiś obowiązek co miesiąc je dościełać, jakiś to jest tam koszt wapna, jakiś trud, ale zyski do tej pory po 8 latach stosowania nadal nie skłoniły mnie do tego, żeby wymienić to na coś innego. A każdemu, kto się waha, powiem taki przykład, że sama konstrukcja legowiska jest taka, że byle jaki majster w jeden dzień wyłoży to czymś tam, piachem, styropianem, zaleje szlichtą i możemy wtedy sobie kupić maty różnych kolorowych firm, które są średnie. Zalety, jakie dostrzegam w materacach, to krowy praktycznie nigdy u nas nie leżą na rusztach. Chętnie się kładą, nawet gdy jełówki przychodziły z głębokiej obory, nie znając legowisk, rur, betonu, kładł się od razu na tych legowiskach. Krowa nigdy nie ma odleżyn, chętnie się kładzie i nie wiem, czy to jest powód, czy nie powód. Mam bardzo niski poziom komórek somatycznych, co też świadczy o zdrowotności. Od wielu, wielu lat nasz poziom komórek somatycznych to jest średnia 130-150. I nic z tym nie robimy. Może to wynika z tego, może z tego, że jesteśmy po prostu dobrzy. Jeśli chodzi o koszt, to bardziej utrudnia niż koszt. Przed tym robiliśmy słanie taczką, paszową staczka. Najgorsza jakby wada tego kosztowa jest, no, że mnoży się tempo w paszowozie. Paszowóz się zużywa, wiadomo, jakiś czas to jest wapno, ale to jest tak rzadko, to jest tak znikomy procent w użyciu tego paszowozu, że to nie jest tak, że nagle się zepsuje. I koszt wapna. Na początku korzystaliśmy z wapna specjalnie przywożonego z Niemiec. Ono musiało mieć takie właściwości, że nie było żrące, było bardzo miałko zrobione i na przykład nie drażniło strzyków. Dobrze nam się sprawdzało. Po pewnym czasie zorientowałem się, że sąsiednia firma w Szepietowie produkuje Lidera. Po jakimś tam czasie, latach używania Lidera, nie widzę różnicy, jest tak samo dobrze. A czemu mamy wydawać pieniądze gdzieś tam daleko, prawda? W zasadzie materacy słomiano-wapiennych nie wymieniamy nigdy, chyba żeby coś się stało, nie wiem, dziwnego. Obsługa jest praktycznie żadna, bo nawet jeśli tam coś krowa jej się uda narobić, to wysycha jakoś, a wapno robi swoje. I staramy się mniej więcej co miesiąc, półtora dorobić partię tych materacji i je podsiewać krową. Z praktyki widzę, że nie można robić tak za dobrze, nasłać za wysoko, tak jak jest zalecane, ponieważ duże krowy te czasem wyrzucają, jest dużo strata. Trzeba znaleźć takie swoje optimum, które każdy tam gdzieś znajduje. Przez jakiś czas robiliśmy to przy pomocy taczki, to było ciężko, teraz mamy taką specjalną łyżkę, mini ładowarkę, to jest sama chwila, sama przyjemność. Można to zrobić praktycznie w czasie zgonienia krów na dół. Przepis na materac jest prosty. Na bele słomy to na wapna. Ale to wszystko też zależy i jaka jest ciężka bela. Także jeśli bela jest lżejsza, wiadomo, trzeba dać nawet no proporcjonalnie. I zależy też, i do tego dodajemy jakąś część wody.
Nie jest to, zasady to powinno być powiedzmy na tonę wapna jakieś 340 litrów wody, ale w zasadzie ja robię poważanie, czyli że jak jest zima, to daje mniej wody, jak jest lato, może więcej, a woda jest generalnie po to, żeby to się w miarę, krowy się położą, żeby to się w miarę zagniotło. Także przepis prosty, słoma, wapno i trochę wody. Słoma u nas, mały marketing, na pewno materace różnych firm mają lepszy marketing, ale to jest dobre. Gdy wymyśliłem sobie taki sposób, to było bardzo nowość w kraju. Nawet okazało się, że rolnicy z Wielkopolski podglądali u mnie to i u siebie zaszczepiali, fermy duże, fermy po 1000 sztuk. W okolicy są, koledzy mają różne metody, różne sposoby, nie wiem, lepsze, gorsze, ja się swojego na razie trzymam. Na ścielenie tej obory na 100 sztuk zużywamy 4 bele na jedne posłanie. Jeśli ścielemy co miesiąc, co półtora, to 40-50 bel na rocznie zużywamy na tę materacę, czyli bardzo małą ilość słomy podług efektu. Gdy jeszcze mieliśmy uwięziową borę parę lat temu, to się śmiałem, że jesteśmy producentem gnoju, a nie producentem mleka, bo większość czasu to coś tam wyciągaliśmy, zesprzątaliśmy, coś słaliśmy i w ogóle. A teraz tylko chodzimy i patrzymy, jak rośnie. To jest nie, że naturalny produkt, ale cała jego specyfika wynika z, że to jest skała drobno zmielona, z zmielenia. Jak nie mieliśmy jeszcze mini ładowarki, to robiliśmy to taczką. I taczką wilgotną, wiadomo, to trzeba poprawiać po całym dniu. Ręce się umywało, nic nie było dłonią bez rękawic, czyli to nie jest tak żrące i dość naturalne. A cała rzecz w tym jest w zmieleniu, w drobnym zmieleniu tej skały. Pomimo, że obora ma pod sobą zbiornik 2 miliony litrów szamba i ona jest dość, już jest wypełnione, nie czuć tutaj za bardzo amoniaku, jest świeże powietrze, czyste. No takie woreczki po 20 kilo, 25, czy ile on tam kosztuje, to no, dużo groszy. Co nie dałoby się w tym metodzie ścielenia, nie dałoby się stosować takich typowych dezynfekantów, takich chemicznych, bo koszt by przerósł, to by się wtedy nie opłacało. A skała, wapno, natura i to wszystko trafia do obornika i finalnie i tak trafi na pola. Rozwój, bo wszystko się zmienia i też jakoś tam chcemy iść do przodu i idziemy. Nie jest lekko, ale nie jest tak w sumie źle, jesteśmy młodzi. W gospodarstwie pracujemy z żoną, mamy 5 dzieci, jeszcze dość małych i wszystko opieramy się na własnej sile roboczej. Gospodarstwo jest w skali województwa dość średnie, ale no te 200 sztuk jest. Profil mleczny. Staramy się tak pracować, tak urządzać gospodarstwo, tak inwestować, żeby poradzić sobie z tymi pracami bez w miarę siły najemnej. Wolimy zatrudnić usługę na polu niż w gospodarstwie. Ja skończyłem szkołę wyższą rolniczą, żona skończyła szkołę ekonomiczną, ja pracuję w gospodarstwie, żona pracuje też i księgowość prowadzi, także obywamy się też pod tym względem razem. Poza tym moja żona ma bardzo wspaniałą pamięć do wszystkiego, zwłaszcza do krów, pamięta do kilku pokoleń wstecz wszystkie kolczyki, które po maści rozpozna krowę. Jest to bardzo pomocne, ponieważ ja wykonuję wszystkie zabiegi inseminacyjne i różne, ale wszystko pytam żona, co i kiedy. Ja patrzę do przodu, żona patrzy dzisiaj i tak to się odbywa. Generalnie staram się. Jakieś tam mam plany na dzisiaj, na jutro, na za 5 lat, jak to wyjdzie i do tej pory mój sposób się sprawdza.
No, kto ktoś powiedział, ciężkie czasy, ale żona jest młoda. Także nie można narzekać no i czekać na lepsze czasy, bo wiadomo. Bo mi się to kojarzy, że ktoś się pyta, że za komuny było ciężko, no ale żona była młoda. No i ja też sobie myślę, no, jeśli jest ciężko, kryzys, wojna, wszystko, paliwo drogie, to jest drogie, no ale co, mam płakać? Jak to są moje lata prosperity, no to za 10 lat to już mam, będę miał w nosie bo już może ode mnie niewiele będzie zależało w tym czasie, dlatego nie ma co się załamywać, trzeba iść do przodu i z odwagą. Lubimy, jak się wszystko dobrze rozwija, wiadomo, że nie jest i wszystko jakby się chciało, ale tak, no jedyną moją nadzieją jest te 5 dzieci i tak liczę, że chociaż jedno zostanie, a są duże szanse, że zostanie. Także oby to jeszcze ktoś przejął i pociągnął dalej te sanki. Też bym chciał, żeby lata pracy nie poszły na marne i następcy obiecam, że będę się nosem podpierał, ale będę pomagał, żeby miał lżej niż ja miałem, ale jednak, żeby iść do przodu. Ale geny nie biorą się znikąd, także gdzieś tam coś pójdzie, jesteśmy pewni.